Witam sympatyków skoków. Kolejny konkurs letniego Grand Prix. Oto skocznia w Hakubie w Japonii. Rozmiar tej skoczni to 134 metry. No więc... Tu rozegrano konkursy olimpijskie w roku 1998. Do Hakuby pojechało bardzo niewielu zawodników, tylko, proszę Państwa, 46 stanie na starcie tego konkursu, w tym 4 nasi reprezentanci, no ale trzeba powiedzieć, że niestety nie ma lidera Gregora Schierenzauera. Rekord skoczni należy do zimowy. Dwóch skoczków japońskich ustanowiony został dosłownie tego samego dnia w odstępie kilku minut. Masahiko Harada i Takanobu Okabe po 137 metrów 17 lutego 1998 roku właśnie podczas Igrzysk Olimpijskich. Oto pierwszy z naszych reprezentantów, Stefan Hula. No, a letni rekord należy do Svena Hanawalda, także już z brodą, 135,5 metra 12 października 1999 roku został ustanowiony z kolei ten rekord. Tak więc, no i tu ostatni dwaj zawodnicy z najwyższymi numerami, Andreas Kittel i Simon Amann, to jedyni z czołówki, którzy są w Hakubie. Pięknie oświetlona, nocny konkurs, no ale niestety Japonia odwróciła się od skoków i jest pusto.